Witaj, drogi przyjacielu, wśród wszystkich ksiąg Nowego Testamentu Księga Objawienia Świętego Jana jest taką szczególną księgą, jeśli chodzi o opis. I dzisiaj pozwól, że ja właśnie z tej księgi będę chciał przeczytać taki fragment i podzielić się z Tobą krótką refleksją. I chciałbym przeczytać rozdział 4 z Księgi Objawienia Świętego Jana i przeczytam cały rozdział 4. Posłuchajmy. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który usłyszałem jakby głos z trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, kto na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płynęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie, a każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Jan zobaczył w tym czwartym rozdziale kogoś, kto siedzi na tronie. I my wiemy, że ten ktoś, kto siedzi na tym tronie, to jest Bóg Wszechmogący, to jest Pantokrator, Bóg Wszechwładny, to jest Król Królów i to jest ten Pan Panów. I my czytamy tutaj w tym trzecim wierszu, że Jan, kiedy się jemu przyglądał, to zobaczył kogoś podobnego z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokół tronu tęcza podobna do szmaragdu. I oczywiście, każda pewnie kobieta wie, co to jest jaspis i co to jest karneol i jak wygląda szmaragd, ale ja nie jestem kobietą, więc nie wiem. I powiem tak, no my faceci nie musimy wiedzieć tych rzeczy, po prostu my jedynie mamy za to płacić. Ale ja sobie zrobiłem taką wycieczkę i postanowiłem zobaczyć, jak wyglądają te kamienie. I teraz zrobię Wam taką krótką kwerendę odnośnie tego. Jaspis jest obecnie takim kamieniem półszlachetnym, który jest kamieniem nieprzeźroczystym i składa się z wielu barw. W zależności od tego, z czym on się łączy, może być w paski, może być w kropki, może być wielobarwny, czerwony, zielony, żółty, różne kolory może przyjmować, w zależności z domieszkami czego on się łączy, jest bardzo pięknym kamieniem. A w starożytności prawdopodobnie jaspisem nazywano prawdopodobnie diament, a jeśli nie diament, to jakiś bardzo podobny rodzaj kryształu, który w starożytności osiągał zawrotną cenę i był równie drogi jak diament. Zauważyć należy również, że pektorał, którego używał arcykapłan w świątyni jerozolimskiej,
był ozdobiony 12 szlachetnymi kamieniami. Każdy kamień symbolizował jednego z 12 pokoleń Izraela, a jaspis w tym symbolizował pokolenie Judy, z którego wywodzi się Jezus Chrystus. Więc święty Jan w Apokalipsie użył tutaj właśnie jaspisu jako symbolu Jezusa Chrystusa, Boga. Tutaj właśnie w Apokalipsie, w tym 4 rozdziale i 3 wersecie. Drugi kamień to karneol. Karneol to jest kamień czerwony. Może posiadać pewne smugi, ale jest to kamień, który lśni swoją czerwonością. Piękny, piękny, poszlachetny kamień. I trzeci kamień to oczywiście szmaragd. Zielony, piękny kolor. Jest to kamień przeźroczysty, który w starożytności również był bardzo, bardzo wartościowym kamieniem. Zresztą jest do dzisiaj. Platon i Pliniusz uważali karneol i jaspis i szmaragd jako te trzy rodzaje najcenniejszego kamienia w starożytności, które nosili tylko królowie. Zwróćmy tutaj naszą uwagę. Diament połączony z karneolem i oprawiony w szmaragdzie. W szmaragdzie, tak Bóg zostaje opisany. Przeźroczysty diament, z którego wytryska światłość wielka, jednocześnie przyobleczony w czerwień, mocną czerwień karneolu, a wokół niego szmaragdowa lub taka zielonkawa tęcza. Tak Jan opisuje nam Boga. Ja nie wiem, czy ktokolwiek mógłby namalować taki obraz. Jednocześnie mówi nam Jan, że ten siedzący na tronie, którego nie można w żaden sposób określić nawet, kto to jest, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, bo Jan mówi o nim po prostu ten ktoś siedzący na tronie. Ten, który wymyka się ludzkim opisom, a nawet on nie mówi tak jak Daniel na przykład, sędziwy, wieczysty albo białogłowy, ale Jan mówi o nim ten ktoś siedzący na tronie, ten, kto ma wygląd najszlachetniejszych kamieni, przed kim stoją te 24 trony, a na nich siedzi 24 starców, którzy mają białe szaty, korony są złote na głowach, a wokół cztery cheruby o czterech twarzach ewangelistów. Jeden ma twarz człowieczą, drugi ma twarz wołu, trzeci ma twarz lwa, a czwarty ma twarz orła lecącego w locie. Postacie, które są absolutnie piękne, i te cztery postacie cherubinów, które śpiewają nieustannie: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który jest, który był i który ma przyjść. Jednocześnie padający na twarz starcy i kłaniający się mu aniołowie w przestrzeni, która została określona jako kryształowa. Taki obraz. I to wszystko namalowane przed nami jedynie słowami, jak przez najlepszego artystę malarza, który maluje nam to za pomocą obrazów, ale w sposób słowny. Śpiew i ten dynamiczny ruch. Zupełnie inaczej, jak ludzie wyobrażają sobie niebo lub miejsce jako takie dość nudne, z aniołkami gdzieś tam na chmurkach, z harfami pobrzdękującymi sobie, i stąd niektórzy mówią, że jak tak ma wyglądać niebo, to ja tam w ogóle się nie wybieram. I słusznie, i mają rację, ale ja mam tutaj dobrą nowinę dla Ciebie, bo nie tak wyglądać ma niebo. Tutaj została właśnie przedstawiona ta wizja nieba, jak ono naprawdę wygląda przepięknie i właściwie, tak jak widział to ten, który został do tego nieba właśnie pochwycony, święty Jan. Ale dlaczego ja to dzisiaj mówię? Bo ja chcę Cię zachęcić dzisiaj do czytania słowa. Słowa, czytaj słowo, ale nie jak jakaś taka wycieczka w muzeum, która sobie przechodzi tylko przez obrazy i patrzy obraz, obraz, obraz i już po prostu idzie dalej i nie zastanawia się nad tym, co widzi, ale czytaj uważnie Słowo Boże, przyglądaj się temu Słowu, poświęcaj temu Słowu może troszeczkę więcej czasu w ciągu dnia, zastanawiaj się, czytaj Słowo, idź do pracy i noś to Słowo w swoim myśli. Zastanawiaj się nad tym, co to słowo mogło dzisiaj oznaczać. Zadaj sobie pytanie, co jest w tym słowie takiego zawartego. I może dostrzeżesz sobie takie szczegóły, których nikt inny poza Tobą nie potrafi dostrzec.
Pozwól, aby to słowo stworzyło w tobie taki swój świat, w twoim wnętrzu, żeby ten świat był światem kolorów i barw, i klimatu, i ciepła, i aniołów, ale przede wszystkim Boga, aby ten świat był pełen Boga, abyś ty sam mógł być pełen Boga, aby w twoim wnętrzu mógł zamieszkać Jezus Chrystus i Duch Święty w całej pełni. Wejdź w ten świat i zaangażuj się w niego. Niech nie będzie tak, że wiesz, zaliczyłeś kolejne muzeum, przeczytałeś kolejny fragment Słowa Bożego, jakiś kolejny rozdział, odbębniłeś następne nabożeństwo w kościele, przeczytałeś jakiś kolejny fragment Pisma Świętego, ale inaczej, pozostań z tym fragmentem, niech on przemieni twoje życie. Pozwól, aby ten fragment dotarł do ciebie w jakiś sposób. Pozwól, aby otoczył on ciebie, ten fragment, pewną ciszą, i pozwól, aby stało się tak, jak z pieczęcią, żebym został zapieczętowany od środka tym słowem, aby ono się w tobie wyryło jak pieczęć, aby to słowo uczyniło taką nową rzeczywistość w twoim sercu, tak, aby ono przemieniło ciebie na obraz tego słowa, na obraz Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, ale On też jest Słowem Bożym. Jeśli będziesz czytać to słowo, będziesz upodabniać się do Jezusa Chrystusa. I o to tutaj chodzi właśnie w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi o to, aby iść za Jezusem Chrystusem, aby podążać za Nim, aby przyglądać się temu Chrystusowi i poprzez to, że ty się jakby w cudzysłowiu karmisz tym Chrystusem, żyjesz tym Chrystusem, przejmujesz się Jezusem Chrystusem, zaczynasz się do Niego upodabniać i twoje życie się w związku z tym też zmienia. To jest to właśnie, co oznacza uczynić Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim Królem, swoim mentorem, tym, który jest Panem i Królem twojego życia. A teraz, drogi przyjacielu, pozwól na koniec tylko, że się o ciebie króciutko pomodlę. Panie Boże, dziękuję Ci za mojego przyjaciela, który poświęcił swój czas, aby wysłuchać tego słowa. Błogosław go dzisiaj. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowo dzisiaj z Apokalipsy i pozwól, Boże, mojemu przyjacielowi się w jakiś sposób zachwycić tym słowem. Zachwycić tym, jak Ty, Boże, tam jesteś w tym słowie przedstawiony. I Panie, ja proszę Ciebie, byś mógł błogosławić mojego przyjaciela w jego życiu, abyś mógł zmieniać jego życie. Drogi Jezu Chryste, byś mógł stać się dla niego jego królem, panem, jego mentorem. Panie, błogosławię go, mojego przyjaciela, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.